Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś nawiązując do ostatniej talii sezonowej, prezentuję asymilację na talii Nilfgaardu. A więc do dzieła, potem omówimy. Mimo wszystko różni się od tego, co było na sezonie zaprezentowane. To jest mniej kart specjalnych, a bardziej pod jednostki. Też gra się skupia. No dobra, zobaczycie sami. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. Zaczynamy. Zaczynamy i pytanie, no dobra, jest operator. Operator oczywiście wieżczkę. Tego nie. Nie w rundzie pierwszej. To sobie może stawimy już. Skoro mamy na ręce. Nawet mocne karty. Szczerze powiedziawszy, no może nic nie wymieniajmy z tego. Może lepiej nic nie wyruszać. Dobra, operatorem zaczniemy. Witaj, wybrańcze. A to jest to KP na milion punktów, kurczę. No okej. Okay. Może ją będę musiał grać w tej rundzie. Na pewno dogramy agentkę z dekret w. W sumie dekret bym sobie zostawił. Ewentualnie Damiana dobierzemy i Damiana w tej rundzie sobie puścimy. Może nawet tak zrobię, zobaczmy. Najpierw tak. Żeby się tam nie wzmacniało. Okej. Okay. Glinis. Glinis wiecie. To trochę. Korcie, żeby rzucić, ale może lepiej nie. Jeszcze nie. Najmniej, super. Nie masz gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. No nie, nie oczyszczamy jego. Zrobimy w ten sposób. No, damy może Fiona i na tą samą linię Damiena, tylko to trzeba uważać. Baczność! Prezentuj broń! On może to spasować. Rzucić parę śmieci i pasik dać. Ja tu zaszaleję z kartami niepotrzebnie. Dobra, dajmy matę. Tego tańca długo nie zapomnisz. Bardzo dobre karty dobrałem na początek i teraz też takie rozkminianie, czym tu grać. Przywal błotem, pomyśl potem. Puściłbym Artoriusa, ale nie wiem, czy dobiorę go. Jakby to rozegrać. Najpierw Glinis, czy najpierw obrońcę powinienem rzucić? Troszkę rozważam. On może mieć Anseisa, to jest ten problem. Glinis to prawda będzie miała tylko 8 punktów. Nie, chyba lepiej będzie Fiona puścić wpierw. Fiona nawet. Damiana potem od razu. A gdy nie sobie dograć, bo jeszcze dalej, później dalej, najwyżej. Okej, zobaczymy. No chyba, że jakieś oczyszczenie ma na ręce. To wtedy Glinis.
Zobaczmy. Jeśli teraz pasuje, no to... też będę musiał chyba spasować. Nie pasuje. Okej, okay, na razie. Jakieś tam punkty chcę zrobić, coś tego typu. No dobra, myślę sobie zagrać tego Damiena. Z tym, że on może spasować, nie? Niewykluczone. Ale no jest okazja, no. Jest okazja, więc wykorzystajmy ją w tej rundzie. Pasik. No to oczywiście użyjmy sobie przehery. Tak, kurczę. Się zdziwiłem, o co tu chodzi. Ale to nie żarty. Tak przynajmniej trochę podejrzymy jego talię. Może być to. Zgajmy sobie. No i sobie coś zagramy. Nawet nie wiem, czy nie. Jeszcze. O ile drugą dobiorę. Albo tego. Drogi chamy! Jak nie siłą, to sposobem. Trochę ogromne punkty tu zrobiłem. Nie wiem, czy to potem nadrobię. Znaczy, mam taką nadzieję. Zachowałem Glynis. On ma Unsaysa, no to tak jak zakładałem w sumie. Ten Unsays tam sobie będzie gdzieś. Chyba, że Cantarelle puścić teraz i liczy, że wyciągnie coś dobrego. Mu stali. Bo... Astiry mogę już tak w sobie nawet na następnej rundzie puścić, skoro mam dekret na ręce. Tego tylko nie mam. To jest słabo. Dobra, dajmy Cantarelle. What? What? Co to miało być? Nie. Swoją kartę wyciągłem. A mogliśmy to załatwić. No dobra, spoko, kurde. Jeszcze raz będzie opcja, że się może nią zaciągnąć. Dzięki temu. Ale pewnie ma tam bardzo dobre karty złote. Dobra, to dobrałem, więc jest okej. Chwilka. Artoriusa chcę jeszcze. Więc tego wymienimy pana. Ją też. No niestety, ten Artorius nie siadł mi. Szykuję się pod swoje silniczki. Dobra, a my tak. Tak, o co chodzi? Będę dobrze facował. Damian też nie byłby zły, ale... Jego trzeba jeszcze odpalić, a... To mógłby być problem. Wiedząc, że on ma Unsaysa na ręce. No dobra. Gramy trochę pod tą asymilację teraz. My silniczki porozstawiamy. No chyba, że teraz wyleci z tym Unsaysem. Ale to na razie będę rzucał po prostu karty z asymilacją. No, tak jak myślałem. Dawaj, będziemy się potykać! Okej.
Będziemy rzucać po prostu asymilację. To wieszczkę. Rzucimy co mamy po prostu. Okay. Tą wieszczkę teraz. Znaki są gdzieś czytelne. Dalej. Takie coś miał. Dziwne. Rzadko spotykane. Czyszcze ma sensu, możemy trochę tutaj postraszyć. Teraz będzie musiała iść ona i umiejętność odpalić. No, Triss. No damy Triss, no bo tu jednak w sumie one by się wzmocniły, te karty. A to są tylko trzy. Damy Triss, bo podwójna asymilacja będzie. Tak jakby, o nawet tak, patrzcie. I to, i na rozkazie ta. Możemy spróbować tego. Może będzie chciał. Chciał uderzać w niego. Skupi jego uwagę na sobie. Że w ten sposób. Ale w każdym razie ma dobre karty Visegrad. Tris i ten. No Visegardem na pewno będzie celowo w Lyryjskiego. Teraz muszę odpalić terapię. No, okej, okay. Pomyślimy jeszcze kto. Kombinować. Co on rzuci? Tego rzucił. Nie weźmiecie nas żywcem! Visegarda w przód nie da teraz. Ciekawe. Egroto tum anima est, spes est. Moja misja. Wtykać nos w nie swoje sprawy. Rzeczyśmy go z foto. No dobra, nie wiemy. W sumie jeszcze jedną kartę ma, której nie wiemy. Nie wiemy czym ona jest. Triss na pewno wysiądzie na tył. Może rzucić dwie karty, ma trzy miejsca. Z tym, że nawet nie wsadzi tego tutaj Lyryjskiego kosyniera. No Triss na pewno będzie dobra. Tak myślałem. Kurczę. Już tego nie. Może to. Właśnie chcę go, żeby się zastawił tutaj. Nie chcę mu nic obijać. Jeszcze jedno pole ma wolne. I jedną kartę, której nie wiem czym jest. Wiemy, że ma tego Visegarda, ale to jeszcze no i Lyryjskiego tutaj nie zmieści z nijak. Chyba że teraz puści Lyryjskiego. Ale to nie puści Visegarda ani nic innego. Chyba że jakiegoś specjala jeszcze ma.
poza Visegardem. Troszkę zastanawiające to jest. Zobaczymy, co wykombinuje. Ja muszę rzucić w każdym... Aha. No dobra, ale Visegard już nie siada. Skelena wrzucimy w takim razie. Co trzeba zrobić? I ten Visegard nie wyjdzie naprzód, więc nie będzie miał zapału. Więc spoko. Wygrana. Właśnie, zastawił się. Delikatnie, bo w tym pomogłem, no naprawdę delikatnie. Dobra, zagramy jeszcze jedną. Tak jak mówiliście, dwie, to będą dwie. Nie na każdego totalia jest dobra, ale ma pewien potencjał. No choćby pod jakieś talie, gdzie jest grane bardzo dużo jednostek. A szkoda. Nie każda bitwa musi kończyć się przelewem krwi. Szkoda, chciałem zagrać przeciwko jakiejś innej frakcji, zupełnie innej talii, nie? A tutaj będzie podobnie. Aczkolwiek przeciwnik może trochę lepiej pomyśleć i też inaczej jednostki rozmieszać. Może inaczej w ogóle dobrać, więc nie jest powiedziane, że ja to wygram, nie? Że tak jak przedtem to mi się udało. Może tak. Okej, no gramy podobnie jak przedtem, gramy to i to. Bo to jednak jest ważne, żeby tą talią wygrać tą pierwszą rundę. Tym bardziej jak się puszcza operatora. A ogólnie pierwsza runda jest dosyć ważna. Okej, to jest. A mogliśmy to załatwić po drodze. To jest mało groźne dla mnie w tym momencie. Trach. No i co, może zwiększymy ilość asymilacji na stole. Zostawmy tak. I zrzucimy sobie agentkę na to, ale to za chwilę. Okej, okay. Nie popisał się za bardzo tym ruchem. Tylko rzucę okiem. To. Wyczytałam ten ruch z lotu ptaków. No i okej. Okay. I teraz próbujemy może Arturisa zagrać. Arturisa może uda się stworzyć agentkę. Jeśli nie, no to trudno. Zobaczymy. Walimy silniczki. Artorius, a później Cantarella. Niech twój miecz nigdy się nie stanie. To rzuca śmieci. Trochę mnie wyciąga. Skarb generalnie, no niestety. A damy tą wieżkę. Lepiej tego wolę zawsze grać, bo jeden punkt, ale dwa pancerza. Ale tu damy wieżkę, żeby oczyścić tą kartę. No jeszcze Cantarelle spróbuję rzucić, że spasuje. Ale wątpię na razie chyba się... Chociaż karty jakichś dobrych nie rzucił. Może nie wiąże z tą rundą jakiejś większej nadziei. Dlatego też chcę mnie trochę z kart wyciągnąć. Tylko taka opcja w tym wszystkim. Będę twoimi oczami. Cantarelle. No to słabe, no to było naprawdę słabe. Mogłem w sumie odwrotnie uderzyć w tombi i później w tom, ale żeby jak najmniej jednostek wzmocnionych miał na stole. Dużo złotych mam jeszcze w talii w sumie. Mata by mi trochę ułatwiła zadanie. Nie wiem jak się uda dobrać. Dobra, jednak pasik z jego strony. Nie wiem, czy nie będę musiał wtasować teraz operatora, jeśli dekretu nie dobiorę. To być może muszę teraz to zrobić. Bo to wtedy nie jest... Okej. Karty dobre. Bo to nie jest wtedy pewne, że... A może to wymienię.
że mi się go uda dobrać. Tak zrobimy. Jeśli zginie magia, zginie ten świat. Bo on, Roderick, ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 złotych do wyciągnięcia, czyli jest 1 do 3, że tu będzie akurat operator w tej chwili. Znaczy, też inaczej można to liczyć, no bo jak wyciągniemy dekrety, no to możemy w operatora dać. Ale sam fakt. Możesz mnie nie lubić, ale jest. Może się trafić pod czaszy i skelen. Skelena w sumie też potrzebuje. No zobaczymy. No nie będziemy tego ciągnąć, oczywiście, że nie. Długa runda jest oczywiście korzystna dla nas. Dla niego też, ale zależy jak karty będzie rozmieszczał. Bo może być... O! Bardzo ładny. Bo może być podobnie jak w poprzedniej rundzie, że się zaciągnie tymi kartami. Ona dobierze nam to, tak? No to idealnie. Przydałoby się trochę kart rzucać na jego stronę. Ale dobra, zostawmy tak. Ale nie. Albo dobra, zostawimy. Inaczej zrobimy. Zagramy matę z Roderika, a dekretem sobie coś tam wyciągnę, choćby agentkę. No raczej agentkę. Chciałem już wymieniać jakąś złotą jeszcze, ale dobra, zostawimy tak. Większa kontrola nad przebiegiem rozgrywki jest. Dobra. Myślałem, że coś złotego wyjdzie, a to tylko to. Musiał iść serio zagrywać? Może jednych ma tylko na ręce, no zobaczymy. W sumie, okej. No to gramy tak. Standardowo, że tak powiem. Teraz bym się chciał rozmieścić. Rzucimy drugą wieżczkę od razu. Tu pancerz, czy tarczę zostaje? A nie. Aha, nie, bo tarczę miał stamtąd, z Atalią wtedy. No tak. No może... Wyczytałam ten ruch z lotu ptaków. Ot, tak. Niezbyt ambitne zagranie z mojej strony. Tak. Wow! Ten pan zmienił taktykę. W sumie dobrze, że grałem ją naprzód, bo bym ją zamienił. Ale ten pan zmienił taktykę i mi się troszkę nie podoba. Bo nie wiem, czy nie powinienem zagrać teraz obrońcy. Skoro tak się stało. No, chyba tak. Posmakuj Nilfgaardzkiego żelaza! I Damiena spróbujemy dograć do tego wszystkiego. W sumie Draug nie powinien być tu zaskoczeniem, aczkolwiek... Tamten kolega nie grał Drauga. Tak nawet się go przez moment nie spodziewałem. Oj. Ale dobra. Nie siadło aż tak mocno w obrońce. W te trochę siadło. No dobra, leci z punktami i to dosyć ostro. No dobra, Damien.
Obowiązkowo Damian musi iść teraz. Bo obrońca może nie dożyć drugiej tury. Bo może on sejca dograć i ściągnąć tego obrońcę. Aczkolwiek ma 4 ładunki na upiorach, więc Damian przeżyje. No chyba go nie jest w stanie zabić. Tą kombinę. Ej, Visegerda może? Ale to też chyba. Chyba nie. Nie będzie miał chyba ten nosek. A nie, jak Kosyniera jeszcze to gra? Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Odnajdziemy królewę. 7. Zwyciężymy. Czasu może stanie starczy. Oby. Do widzenia. Czasu brakło. No dobra, gramy tak. Zrobiłam co mogłam. Oj. Warto jednego byłoby zabić, więc Anseis. A, dobitkę zrobimy od razu. To jest mocarne. Nie zawiodę. Nie mogę zawieść. Pewnie jedną wieżczkę mi wyeliminuje. Tak mi się wydaje. Ale dobrze by kombinował z tym Visegerdem, żeby tam je ściągnąć. Ja mu trzeba przyznać. Tyle, że czasu brakło. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy. Kurde, sam gram upiory na KP jednej talii, no i są mocarne. Jak już wejdą, to są mocarne. A ta talia ma to do siebie, że nie ma zbytnio kontroli. No dobra, musimy tak. No jeszcze to mam. Dobra, damy to. Ach, nie daj się prosić. Jeszcze tam Anseisa, aczkolwiek Anseis aż tak mocno nie siądzie. Co najwyżej jakąś czwóreczkę ściągnie. Trzeba mu ten rząd zablokować wieżczką. Ale za późno chyba. A, ściągnie. Dobra, tam się zablokuje. Dobra. Zostawimy może jego. Jeszcze to 2 punkty stracę tak jakby, ale... Może się przydać to oczyszczenie. Tu pewnie Ansei siądzie.
może niekoniecznie będzie musiał on coś sam to w to interweniować. Bardzo kontrolna ta talia. Kurde, chyba nie wygram. Moja misja? Wtykać nos w nie swoje sprawy. Tym bardziej, że szansa i sama, nie? Teraz siędzie. Wstawaj! Będziemy się potykać! Dobra. Miejsce se robi. Od zapachu aż kręci się w głowie. Pościągał moje silniki, to był ten ból. Jest kwestią czasu. Pokój jest bezcenny. Visegard. Za silny to nie będzie, ale zawsze coś. Filipa chyba najlepiej. No zabrakło, bo nie miałem silników na stole. Tak, były nadzieje. A, przegrałem, bo to przejściowa oczywiście. Zazwyczaj tak bywa. No ale dobra. Krótkie omówienie. Tak mówię, nie z każdym idzie wygrać. Więc może tak. Zacznijmy od najważniejszej karty tu. Więc operator jest zagrywany zawsze w rundzie pierwszej i trzeciej. Przynajmniej przeze mnie. Ponieważ operatorem tworzymy sobie silniczek na asymilację. Idealnie byłoby w tej pierwszej rundzie dobrać dwie agentki księżnej. Wtedy sobie je wyrzucamy. Później możemy bez obaw tą terapią próbować je wskrzeszać. No i mieć tak jakby podwójne punkty na asymilacji. Damien jest grany równie. Raz zagrałem go w rundzie pierwszej, raz w trzeciej. W każdym bądź razie zawsze na linii z obrońcą. Żeby dać mu szansę się wykazać. Skellen to bardziej jako taki last save. Przedostatnia karta. Właśnie pod teścik. Jak widzicie, z doborem kart nie ma tu większych problemów, bo jest i mata, która pomaga się wyciągnąć. Jest i dekret, który pomaga. Ten dekret warto trzymać, jeśli... No w sumie nie jeśli, ale warto go trzymać, żeby wyciągnąć w rundzie ostatniej operatora, nie? Na rękę, znaczy na stół. Obrońca, wiadomo, teścik pod Kenena. Asir, żeby wtasować operatora. No chyba, że uznacie, że bardziej się przyda Damien bądź Stefan z Kenen, o ile go użyliście wcześniej, ale tak jak mówię, z Kenena wrzucam na koniec, jak już to Damien mógłby się jeszcze okazać też bardzo dobrą kartą do wtasowania. I byłby dobry do wtasowania, bo przykładowo jeśli nie mamy
nie mamy agentek bądź tego do grania, no to lepiej damy nagrać niż operatora, nie? Artorius. Dobrze, jak siądzie w agentkę, to jest idealnie, ale jak nie, to zazwyczaj daje w kawalerię. No, chociaż rzadko mi się ta agentka coś trafia ostatnio. Podczaszy, bardziej głównie pod oczyszczenie. Zatruć można wrogą jednostkę jedynie w celu postraszenia, żeby nie wiem, wydał oczyszczenie, jeśli jakieś ma i na przykład już nie będzie miał na naszego obrońcę. Coś w ten deseń bardziej. Klinis to jest taki główny silnik. Asymilacja razy dwa. Zazwyczaj rzucam ją razem z dowódcą. Żeby tak już miała te 6 punktów na start i 2 pancerza. Wtedy jest trudniejszym celem do zlikwidowania. Cantarella. Żeby wyciągnąć być może jakąś dobrą kartę z jego talii. Najlepiej grać w rundzie pierwszej. Dobrać ją i grać w rundzie pierwszej. A jeśli nie uda, to trudno. Roderick też jest podobnie jak Mata, żeby się tutaj trochę ocenić ze złotych. Różnie można go wykorzystać, można pod operatora w rundzie trzeciej, a można pod coś zupełnie innego. Terapia eksperymentalna pod agentki głównie, jeśli o ile graliśmy w pierwszej. Dlatego w pierwszej rundzie nie warto terapię mieć na ręce, lepiej ją odrzucać. W trzeciej się przydaje, drugiej, trzeciej. Runka pod asymilację, tak samo jak poselstwo. Może stworzy jakąś kartę z asymilacją, więc tym bardziej dobrze. Wieszczki są bardzo dobre. Jeśli, no tu było szkoda, bo tutaj tak do końca tego potencjału nie było widać. Fajnie to widać. Jeśli jest grana trucizna na stole, zawsze można oczyścić się z tej trucizny. To jest dużą zaletą tej talii. No, agentki tłumaczyłem. No i to są silniki w sumie. To już zapychacz nawet bardziej bym powiedział. Ten jeszcze spoko, bo jest pancerz i jest trochę trudniejszym celem. Talia ogólnie nie jest najgorsza. Ma parę mankamentów. Tak, tutaj ta kontrola była na tyle duża, że już był w stanie likwidować większość moich silników, które rzuciłem z asymilacją. No i to spowodowało, że przegrałem. Gdyby udało mi się zachować więcej tej asymilacji, to zapewne on by nie miał szans, ale troszkę ten drog mnie tu zaskoczył. No i wiele mu dało, no bo tu ta talia nie jest w żaden sposób kontrolna, jedynie to, co stworzymy z jego ręki, nie? No, to na tyle. Talia taka, tak, miał być Nilfgaard, był zapowiadany, trochę się spóźniłem, ale zawsze. Także jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zachęcam do subskrypcji kanału, bo talie są dodawane co jakiś czas, raz częściej, raz rzadziej. Ale są. Co miesiąc staram się również dodawać talie na sezon. Ostatnio była właśnie asymilacja i to tak nawiązując do tego, co dodałem ostatnio, stworzyłem właśnie tą talię. Mimo wszystko inaczej wygląda, bo tam było UMA, było dużo specjali ogólnie. Także piszcie w komentarzach, jaką byście chcieli zobaczyć talię, pod co postaram się zrobić. No i hej, do zobaczenia następnym razem, w następnym filmie, bądź streamie. Cześć!